Witajcie moi mili w odcinku SimCity następnym. Tak jak obiecałam, SimCity będzie się pojawiało dwa razy w tygodniu, chyba że seria Sato nie dojdzie do skutku, bo nie wiem jak tam jest w tej chwili, jeżeli chodzi o wolny czas na nagrywanie z Sato. Wtedy SimCity będzie się pojawiało częściej, to znaczy w 3 razy w tygodniu, przeplatane różnymi innymi grami z, właściwie będzie mi masz pomyślane, ale z gier. Dobrze moi drodzy, zobaczymy, zatrudniamy, co tutaj można byłoby zrobić, bo to jesteśmy od strony fabryk i oni najbardziej z tego co pamiętam chcą więcej pracowników chcą. Wow, 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 no, mam dom opuszczony pierwsze swoje. O kurczaki. Dlaczego? Dlaczego? Pożar budynku. A po ostatnich fajerwerkach, tak? No właśnie. Wiedziałam, że tak będzie. Ale sobie damy z tym radę. Już. Dobrze. Udało się. Zbyt wiele zarazków. Okej. Czyli mamy problem ze służbą zdrowia. A może karetki im postawić? No to karetki im postawimy. Żeby to rozbudować i ze 3 i może będą bardziej szczęśliwi przez to. Zobaczymy! No. Ale ładny apartament. Nie jest zbyt zdrowy. O co chodzi? O co chodzi z tym terenem? Policja. O wolną drogę. Bezprawnie mutnej policji o wolną drogę? What? Czy może będę musiała rozbudować? No. Chyba tak. Gdzieś tu więzienie może postawimy. Dobrze, będziemy rozbudowywać tą policję, gdzie się da. Super, 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 super. No nie wiem, czy to coś pomoże. Zatrudniamy. Potrzebujemy pieniędzy na teraz. No. Brak pracowników. Ja nie bardzo rozumiem, z czego to wynika. Że przecież mają 4000, to jest aż mało. No dobrze, wiem, że jestem na minusie, ale po prostu może inni się rozbudują lepiej. Dobrze, tutaj. Ani tutaj nie mogę zburzyć, bo jest pożar. No dobrze. Dziwne rzeczy się w tym mieście dzieją i skąd ten nagły minus? Nie, o, na pewno KG. Nie. Spytaj później, owszem. O, rany. Sytuacja się robi ciężka. Bo nie mam pojęcia, czemu jestem na minusie. Kształcenia aż tyle? To może podatki dajmy. Czyli
musimy wszędzie zwiększyć podatki. O, no widzicie, kochani, robi się coraz trudniej. Aha. I tutaj mam tą niepotrzebną klinikę. Ja to rozbudowuję, więc właściwie teoretycznie. Jakie jest pokrycie tych klinik? No ale ja może ją wyłączę i zobaczę. Wyłączę. Jest zero pacjentów i niepotrzebnie mi to ciągnie pieniądze. Może coś jest problem z tym terenem. Z zanieczyszczeniami. No teraz zaraz się tutaj okaże sytuacja. Sieki ładnie pływają. Widzicie, zapłyną. Ups. Tak. Może z wodą, ale woda jest chyba czysta. W miarę. A może nie. Na wszelki wypadek ja dostawię tutaj wodę, a tam zburzę. Będę taka okrutna. Ale nie, faktem jest, że nie będziemy po prostu zarazków rozprzestrzeniać. Czemu my tak słabo zarabiamy, no? Idźmy na chwilę podatki. Powinniśmy być już na plusie. I zarabiać. Zbyt wiele zarazków. Kurczę. No. O, trwa budowa, nie wiem czego, ale pewnie może jakiegoś fajnego domu. Liczę na to, liczę, że to miasto mi się rozbuduje, że nie będę bankrutować. Dobrze, tą strefę damy pół na pół. Trochę domy, trochę sklepy. Czyli czego oni chcą? No, właśnie to robię. Czyli weźmiemy tą drogę. Gdzieś tu przeciągniemy. Okej, i tutaj damy strefy. Tak? I tutaj dajmy strefy. Proszę bardzo, sklepowe. Się cieszą. I teraz tutaj... Z czym jest problem? Do pożaru. Nie, budynek spłonął. To niedobrze. To niedobrze. I jakiś fajny park damy. Taki dosyć... z fontanną. Wielki damy. Wiii. No właśnie, cieszcie się. Wartość terenu musimy podnieść. Co jest tą służbą zdrowia? Właściwie co jest tym problem? Zdrowia nie kupisz w mieście i jest mnóstwo chorych. Musimy iść do kliniki szpitala. Zrobię to. No ale ja nie wiem, czy ja mogę odblokować szpitale, bo postawiliśmy edukację. Teraz sprawdzimy. No nie mogę. Nie mogę postawić szpitala. Niestety. A żeby móc postawić szpital, muszę zdobyć 14 tysięcy, no 15 tysięcy mieszkańców. To nie jest fajne. Więc możemy jedną rzecz, którą możemy zrobić, to jest po prostu drzewa. Drzewa im damy. Będą się cieszyć, że będą mogli się pod drzewami schować. O, się naklikam.
Uj, jakieś jesienne te drzewa, jakieś niefajne są. Ale może coś to da, może coś to pomoże. Może poczułem się tym sposobem lepiej. Będą bardziej szczęśliwi. No nie wiem, no zobaczymy. Może im kulturę powinna się zapodać. Żeby mieli gdzie chodzić. I w SimCity moim zdaniem brakuje kina. No, skoro jest teatr, skoro jest jakiś tam wystawa Expo, czy jakieś organizowanie koncertów, to powinno być też kino. To byłoby fajne. No i właśnie teraz pytanie jest, co oni jeszcze chcą? Więcej pracowników. Więcej pracowników, no kurczę. Z tymi pracownikami zawsze mam problem. Z powodu braku pracowników. A tu o co chodzi? Na sprzedaż, więc... Nie mogą wysyłać towarów, co oni chcą. Na razie nie chcę doktora zło. Nie chcę, no mam problem z tymi pracownikami. Jeszcze jakiś teren mamy. Przyczyna brak pieniędzy. Znowu się pytają o to samo. Nie dziękuję na razie. Wiem o co chodzi. Nie chcę nic kasować. No. Nie chcę tu kasować. Tylko po prostu chciałabym to rozbudować. I nie mogę. I teraz tak, wysyłać towary, ale przecież im do wysłania dałam, prawda? No nie mogę tym ręki globalnym wysłać. Dobrze, to może chodzi o to, żeby mi dostawić. To nie jest wszystko takie proste, ale ja pamiętam, że to można było dołożyć bodajże tak. Poczekaj, moment. Dołożymy tutaj gdzieś, tak. Dołożymy im samochodziki. Niech się cieszę, że mieli czym jeździć. Jeszcze damy mi znaczek. Gdzieś. I zobaczymy, czy to im pomoże. Skład pracuje. Też pracuje, może tu też rozbudujemy o te samochody. Okej, no to wykorzystaliśmy co możemy, jeżeli o to chodzi. I może będziemy lepiej zarabiać. Kurczę tych pracowników, no ja cię kręcę. Sprawdźmy może wartość terenu. Mapa populacji, mapa szczęścia, mapa gęstości, gdzieś tu wartość terenu powinna być. Szczęście najbardziej niezadowolony. Mapa gęstości budynku. Okej. Komercyjna. Techniki przy...
przemysłowy, map prądu. Wagon gruntowych, ścieków, śmieci. To jak panie pracują? Jak mróweczki. No nie mogę wartości terenu znaleźć. To nie będzie łatwe. Na ten moment. O, z ściekami znowu jest problem. Zatkane rury. Dobrze. I prąd, no jakby inaczej. Jak wszystko się walić, to walić teraz. No to musimy spokojnie rozbudować naszą drogę. No, żeby ona była taka prosta, jakaś, no, nie nazwałam tego, że jest prosta. Rany. A ta gra mi sprawia problem. Gdzie? Zrobiłabym inaczej. Zburzyłabym to. Wszystko. Czemu nie mogę zamknąć? Czekaj, zamykamy. Okej. I czy teraz mogę to zburzyć? Tak. I teraz chcę to zburzyć, ponieważ mam sowity plan, by postawić tutaj na ropę naftową. Dosyć duża, kurczę. Solana 33 000. Tak, ja myślę, że to postawimy. Zobaczymy, czy to możemy rozbudować. Jeszcze nie zatwierdzone. I znaczek postawimy. No i zobaczymy, czy to coś da. Trochę ludzie będą się buntować, ale nic. Spróbujemy na to rozszerzyć jakoś. 16 000 jest mi potrzebne. Dobrze, szybkie pieniążki, żebym mogła bardziej tą rozbudować elektrownię. Pogotowie nie może funkcjonować bez prądu. No ja wiem, no i teraz tak. Dobrze. Damy radę. Nie męczcie mnie tak, ludzie. Damy radę. O, jeszcze pójdę do stawienia. I mam nawet deszcz. Żeby się zatrudniali. No i służby zdrowia, parki. Bez prądu, no okej, dobrze. O, kryzys. Dosyć mocny kryzys, ale jakoś to ogarniemy. Ładuję ogniwa. No powinno zaraz to wrócić do normy. Sytuacja powinna to być opanowana. To może trochę wkurzyć mieszkańców, nawet bardzo. No ja wiem. Damy radę, opanujemy tą sytuację. No to wiadomo. Spokojnie. Może nie zbankrutujemy.
Aha, nie spodziewałam się, że ta elektrownia słoneczna będzie potrzebowała ogniw, żeby je naładować. No nie wiem, zobaczymy, czy moje miasto to wytrzyma. Czy będzie kryzys? O, szkołę średnią mogę postawić. Dobrze, rozbudujemy jeszcze jedno skrzydło. Kurczę, ładujcie mnie, ładujcie. No mamy chwilowy blackout. Nic na to nie poradzę, ale sobie. Ale może jakoś to opanujemy tę sytuację. Przede wszystkim niech zrobi się dzień. Żany. Żany Julek. Mieszkańcy mnie opuszczą. Ta 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 ta. Pompa pracuje. Nie chcę żałować tego pomysłu. Zasilaj miasto, no come on. Come on. Trochę mi tu szczypnie. Ładuje się. Jak stoi z tym prądem? Dobrze. Czyli zapasy mamy. Może prąd się pomału nawróci, znaczy mieszkańcy wrócą, dobrze. Wszystko to... to... Dobrze. Trochę to było ryzyko, no ale na cóż, ten kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Jak to się mówi. Haha. Come on. Jeszcze jakiś mam opuszczony, jeszcze jakiś. I w jakiejś strefie. O. Czy kostarz pożarny pożaru noc? Czy jeżeli nie może dojechać, bo są zakorkowane ulice? A gdzie mam właściwie straż? Tutaj. Radiowozy. Może to pomoże. Zobaczymy. Dajemy sobie radę, no to dobrze. Okej, okay, może sytuację panowaliśmy. Musimy zamknąć, super. O, rany, jeszcze pożary mam. Dobrze, spróbujemy postawić na koniec odcinka tą średnią szkołę, ale ona 60 tysięcy. I z tego co wiem, dobrze jest ją postawić w okolicy. Przemysłu, tak? Nie, tutaj. Tu ją postawimy gdzieś. O. Ale za mało. Dobrze, to pożyczymy na koniec pieniążki. Zobaczę, czy jestem w stanie pożyczyć 50 tysięcy.
test. Super. Dobrze. Edukujemy ludzi. No. Przystanki. Czy nie mogę wziąć? Może nie są już potrzebne. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. I tutaj musimy pewnie coś zburzyć. Za mało pracowników. Musimy wysyłać towary. Powiedzcie mi, co z tym wysyłaniem towarów. Już naprawdę nie wiem, już kiedyś tu miałam problem. A widzę, że tutaj są puste, więc jest to wysyłanie tych towarów. Dobrze. Idą im teraz świetnie. Jeszcze na koniec może tu zrobimy taką strefę. Też mieszkalną. Albo portową. Nie, portową to tutaj zrobimy. Tutaj jeszcze damy strefę mieszkalną. Na koniec. I tutaj tak. Oj, no. Dajcie mi tą strefę. What? Skąd ten minus? No okej, okay, no ale ja nie wiem skąd ten minus, bo ludzie się po prostu chyba budują. Dobrze, muszę jakieś parki postawić. Ale jestem kompletnie zero. Nawet parku nie mogę postawić. A nic, chwilę poczekamy. No i zaczynają się łatwo zbudować miasto. Dosyć szybko te miasta się budują. Ale... jest problem. Z utrzymaniem. Tak właśnie, moi drodzy, z utrzymaniem. Gdzie są te przystanki? O, tu mogę dać. Tu mogę dać. Może tu też dam, żeby się cieszyli. Nie wiem, to coś pomoże. Rozwijać tą technologię. Żeby się tutaj ludzie kształtowali, już sama nie wiem. Żeby im to tylko pomogło. Nałożenie nie będziemy nakładać. Kształci się zero. I na razie nic im nie jest potrzebne. A jak ta? Okej, no to w porządku. Mamy ogromną sprzedaż. No to dobrze, że ogromną macie sprzedaż. Okej. Tu widzę, że energia działa. Mam jeden po prostu pomysł, żeby może tą sprzedaż to ja po prostu dostawię tutaj i może to pomoże. Nie to chciałam, nie chciałam to rozbudować. Może im to ułatwi. Nie mam pojęcia. Nie mam,
nie mam bladego pojęcia. Jeżeli możecie mi powiedzieć, jak ten przemysł fajniej rozłożyć, to by mi się udało jakoś to rozbudować. Wow. Zamknięty dom, ale brak prądu, nie podoba mi się. Co? Brak prądu mamy? No nie, prąd jest, jakby nie było, jest. Dzieciaki sobie tu dają radę i tu też sobie dają radę, więc nieźle widać, że teren jest dosyć zanieczyszczony. Postawimy kwiatki, bo wiem, że kwiatki będą więdnąć. O, ale zasadzimy. I tu też zasadzimy. I ja myślę, że może tą klinikę włączyć. Zobaczymy. Nie chcę rozbudować, chcę ją tylko włączyć. Zobaczymy, czy to będę na minusie. Jeżeli na minusie, to ma kulpa. Tutaj jest spoko. 0 na 25, więc właściwie tego to ja bym tu zburzyła tą klinikę. I tutaj postawiła tych. Niech się cieszą. No dobrze, moi drodzy. Widzę, że tutaj jest ogromne zapotrzebowanie na pracowników i na rozbudowę miasta. Nie mam pojęcia, z czym to związane, że brakuje im pracowników. Czyżby nie mogli po prostu dojeżdżać? Czy jest związane z tym, że na tyle populacji za mało tworzę? Nie wiem. Jak możecie mi podpowiedzieć, ja będę wdzięczna. I cóż, kończymy ten odcinek. Jak widać, po tym całym trzęsieniu ziemi jakoś ciężko nam jest po prostu dojść. Trzymajcie się w takim razie ciepło i do zobaczenia wkrótce. Na razie, pa!